Witam wszystkich udziałowców, inwestorów, gości i sympatyków na webinarze Skyworld Community w dniu 21 lipca 2022 roku. Temat: technologia, historia powstania, możliwości rozwoju i inwestowania. Speaker Janusz Tomczak we własnej osobie. Witam serdecznie. Należę do polskiej grupy ambasadorów SWC, grupa swcpolskateam.pl. Poniżej macie również zapisany, drodzy Państwo, mój numer telefonu plus 48 884 805 801. Jeżeli macie jakieś pytania, problemy związane z prowadzeniem biura osobistego, ewentualnie jakieś tam problemy związane z swoimi podopiecznymi, czyli partnerów, których żeście wprowadzili, proszę dzwonić. Ja jestem dostępny od poniedziałku do piątku do zachodu słońca, czyli mniej więcej do 21 jutro. Następnie sobotę ja mam wolną, nie pracuję, a w niedzielę możecie dzwonić już od godziny tam powiedzmy 10 do 21. Także zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Ale dzisiaj będziemy mówić o technologii, technologii transportu strunowego. Co to ten transport strunowy jest, drodzy Państwo, bo jesteśmy już w etapie 14, w drugim podetapie. To jest cały nasz program, składa się z 15 etapów, czyli jesteśmy na takich już etapach końcowych. Ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam serdecznie na to, jak ten nasz transport strunowy wygląda i jak to się z nim, jak to mówią, od kuchni je. Ale jedziemy od początku. Ja się nazywam Janusz Tomczak. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, moja taka kariera ścieżki zawodowej to jest rok 1990. Do dnia dzisiejszego to jest własna działalność gospodarcza. W 2002 roku to 2007 skończyłem studia wyższe, kierunek marketing i specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi. Natomiast od roku 2016 jestem czynnym inwestorem Skyworld Community, a w roku 2018, łamany na 2019, odbyłem szkolenie ambasadorów Skyworld Community i dzięki temu i tej wiedzy, którą tam otrzymałem i zaufaniu dyrekcji naszej firmy, dzisiaj też prowadzę szkolenia webinarowe i internetowe dla naszych obecnych i przyszłych inwestorów. Także tyle wstępu, drodzy Państwo. Będziemy dzisiaj mówić o transporcie strunowym. Transporcie, który jest w tej chwili w nowym brandzie. Mamy tutaj UST od nazwiska naszego założyciela, głównego projektanta, właściciela naszej firmy, pana inżyniera Anatolia Jelińskiego. I te UST to są technologie transportowo-infrastrukturalne. I teraz jaka jest nasza filozofia? Filozofia UST to przede wszystkim transport powinien być rozwiązaniem wielu problemów, a nie ich źródłem. Transport UST oferuje technologię transportu podwieszanego do przemieszczania pasażerów i ładunków nad ziemią. Pojazdy UST poruszają się nad ziemią po specjalnej estakadzie szynowo-strunowej. Prowadzone są nieustanne prace nad optymalizacją aerodynamiki, zwiększeniem prędkości, zapewnieniem ponadprzeciętnego bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi. Przy minimalnej szkodzie wyrządzonej przez nas transport środowisku naturalnemu i współistniejących wszystkich istot żywych. To jest nasz założyciel, nasz właściciel naszej firmy, twórca, wizjoner technologii strunowych i nie tylko, bo także jest twórcą systemów transportu kosmicznego i geokosmicznego, a także szeregu projektów transportowych i infrastrukturalnych opartych o technologie strunowe. Jest wynalazcą i naukowcem, autorem ponad 200 prac naukowych, 20 monografii, ponad 150 wynalazków z dziedziny
budownictwa, transportu, inżynierii mechanicznej, przemysłu elektronicznego i chemicznego. Założyciel grupy UST, generalny projektar Junicki Stridge Technologii INC, pan Anatoli Junicki. UST to przede wszystkim ma być technologia optymalna, efektywna i bezpieczna. Czym my się zajmujemy? My mamy swoje moce, mamy zakłady produkcyjne, drodzy Państwo, mamy również naszą spółkę inżynierską i kompleks przemysłowy, w którym powstają nasze pojazdy, nasze budowle. To wszystko mamy dzięki wyprodukowanych i stworzonych naszych technologiach. Jak to wychodzi na dzień dzisiejszy? Że jest UST, to jest firmą, która ma własne działy wdrażania innowacyjnych technologii UST, takich między innymi jak w pełni wyposażona, zaawansowana spółka inżynierska, własny zakład produkcyjny z dużym doświadczeniem w produkcji pojazdów, dwa centra badań certyfikacji zlokalizowane w różnych warunkach klimatycznych. Jedne mamy na terenie Białorusi, to jest taka odpowiadająca za strefę klimatyczną, tą europejską i tego pasa takiego w tej szerokości geograficznej. I drugą mamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w jednym z tych emiratów, Emiracie Szardży. I te nasze centra lokalizacji zlokalizowane są w różnych i są odpowiedzialne za proces certyfikacji i badań. UST jest w stanie zrealizować projekt o dowolnej złożoności zgodnie z życzeniami klienta i wymaganiami lokalnych władz. Spółka inżynierska to jest dziś wieloletnia praca inżyniera i wynalazcy pana Anatolija Junickiego. Stanowi integralny, zaawansowany technologicznie system transportu składający się z automatyzowanego pojazdu i unikalnego toru szynowego, a także infrastruktury i zielonych systemów zasilania. Nasz kompleks przemysłowy to jest kompleks przygotowany do produkcji pojazdów UST. Realizuje on wszystkie swoje zadania poprzez specjalne biuro projektowe technologiczne z produkcją pilotażową. UST wykonuje ciągły i złożony proces roboczy obejmujący wycenę, projektowanie, budowę, uruchomienie technologii transportowych i infrastrukturalnych, w tym szkolenie specjalistów i obsługę posprzedażową. Testowanie i certyfikacja ma dwa centra testowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Europie, to co mówiłem wcześniej, gdzie możliwe są liczne analizy, inspekcje i testy rozwiązań technologicznych UST. Certyfikat zgodności wydany przez TÜV ST z tardacją certyfikacją świadczy o bezpieczeństwie innowacyjnych rozwiązań infrastruktury transportowej UST, w skład których wchodzą iPod, nawierzchnia torowa, string rail, podpory kotwiące, podpory pośrednie, stacja obsługi i stacja pasażerska. Budowa projektów komercyjnych posiada wszelkie zasoby niezbędne dla projektów komercyjnych w dowolnym miejscu na świecie. Pozwala to na realizację projektów od etapu projektowania do etapu budowy, jak również później na obsługę tą tak zwaną posprzedażową, czyli na konserwację i obsługę całego tego transportu w momencie wybudowanej infrastruktury przekazanej do nowych właścicieli. Transport pasażerski UST to unikalne rozwiązanie infrastrukturalne dla miast i przedmieść. Pojazdy opracowane w oparciu o technologię UST zbudowane są na bazie modułowej konstrukcji pozwalającej na dobór optymalnego pojazdu przy minimalnych kosztach. Przeznaczony jest do ruchu miejskiego i międzymiastowego pasażerskiego, jest harmonijnie zintegrowany z istniejącą infrastrukturą, a także może być wybudowany i zaimplementowany do już nowo powstających, a także na tych, które powstaną w przyszłości. Jest przeznaczony do rozwiązywania problemów transportowych poprzez tworzenie innowacyjnych systemów transportu usytuowanych nad ziemią, uzupełnioną siecią wieżowcą, czyli tych naszych podpór, które tworzą całą tą naszą
drogę i infrastrukturę. Mamy w tej chwili, drodzy Państwo, 7 typów pojazdów osobowych, mamy również pojazdy towarowe, od najmniejszego Unividu 4651. To jest pojazd, o którym będę mówił. Najmniejszy, lekki to ten. Maluje nam, czy nam nie maluje? Okay. Do naszego pojazdu, który jest w tej chwili pojazdem najszybszym, Uniflasha U4362, który może osiągnąć prędkość nawet do 600 km na godzinę. Natomiast nasze pojazdy typu Unicar i Unicar UCAR, ale z Unibus, są również pojazdami, które mogą być rozbudowywane modułowo. I tu macie przykład takiego pojazdu, na przykład Unibus U4210, a w rozbudowie mamy już w modułowej U4210/12. Integralnymi naszymi pojazdami, drodzy Państwo, są pojazdy, które stanowią również pojazdy towarowe. Coś tu przeskoczyło. Dobrze. I teraz kilka słów będę mówił o tych pojazdach, bo to mamy dzisiaj o technologii, żebyście wiedzieli, jak te pojazdy wyglądają. Ja ten pojazd miałem również okazję widzieć w roku 2019 w Marina Horce. To jest na Białorusi, w jednym z naszych tych pierwszych ośrodków testowych. I to jest pojazd, który jest dwuosobowy. Jest możliwość go sprzężenia, czyli połączenia w takich pojazdów 7. Przy indywidualnym swoim kursowaniu może zabrać do 720 pasażerów na godzinę, natomiast jeżeli go zintegrujemy w 7 pojazdów, sprężymy, to takich pasażerów możemy na godzinę przewieźć nawet 3,5 tysiąca. Oczywiście wszystko mówimy przy wybudowanej infrastrukturze. Unibike to jest też pojazd dwuosobowy, lekki. On jest z takim, ma wbudowany jeszcze taki moduł sportowo-rozrywkowy, gdzie w czasie jazdy możemy sobie ćwiczyć poprzez tak zwaną jazdę na rowerku. To powoduje, że możemy sobie tam też nakręcić trochę energii, oszczędzić na później na opłacie. To jest pojazd, który w takim indywidualnym swoim zestawie jezdnym może przewieźć do 720 pasażerów na godzinę, natomiast oczywiście w jedną stronę, natomiast w dwie strony to nawet 1400, ale jak go sprężymy i możemy to zrobić w pojazdu 7, to takich przewozów może być nawet do 6300. Unibus to jest ten najbardziej taki charakterystyczny nasz pojazd. Możemy nim, drodzy Państwo, przewozić od 10 do 80 pasażerów w takich systemach zintegrowanych w jeden pojazd. Natomiast jeżeli go sprężymy od 3 do 7 takich modułów, to nawet ten przewóz może być na poziomie 35 tysięcy pasażerów w dwie strony. To są pojazdy, które są przeznaczone do ruchu miejskiego i charakterystyką jest również to, że zarówno te mniejsze jak ten osiągają prędkość nawet do 150 km na godzinę w ruchu miejskim. Więc wyobraźcie sobie, z jaką prędkością mogą się przemierzać pasażerowie w dzisiejszych czasach w miastach. No, coś niebywałego. Unicar, bardzo ciekawy pojazd, ponieważ jest to taki stylowy, wygodny, zaprojektowany do tego, aby uwolnić miasta z korku. On w swojej pojedynczej konfiguracji może przewozić do 1500 pasażerów w obie strony na godzinę. Natomiast jeżeli go sprężymy znowu w 7 takich pojazdów, to jego moce przewozowe są nawet do 7000 pasażerów na godzinę. Osiąga prędkość również do 150 km na godzinę. I nasz pojazd, który jest naszym pojazdem tak zwanym flagowym, pojazd Uniflash, pojazd, który potrafi jechać z prędkością do nawet 600 km na godzinę. Może być to zarówno pojazd pojedynczy, jak i pojazd, który będzie sprężony. Mamy taki moduł zrobiony na 6 pasażerów, to jest ten pojazd, natomiast przy rozbudowie on może nawet być w konfiguracji dla 46 pasażerów. Ja miałem okazję ten pojazd widzieć dwukrotnie, zarówno w Berlinie, jak i w Marina Horce, dobrze?
On w tej chwili jest wystawiany w naszym centrum testowym w Szardży. I tam go ogląda wiele delegacji. Jest to pojazd wyprodukowany i wyposażony. Wygląda jak bardzo taki luksusowy samochód marki sportowej. Można go tam do Ferrari, do Maserati przyrównać. Miałem w okazji z nim być. Jest tutaj ze mną dzisiaj Krzysztof Dawidiok. Pozdrawiam cię, Krzysiu, serdecznie. W roku 2019 mieliśmy okazję w tym pojeździe siedzieć z naszymi przyjaciółmi z Białorusi. Robiliśmy tam sobie wspólnie zdjęcie i widzieliśmy na własne oczy, mogliśmy dotknąć, powąchać, jak ten pojazd wygląda. On ma moce przewozowe, drodzy Państwo, nawet do 50 tysięcy pasażerów, oczywiście na godzinę w obie strony. No i nasz transport towarowy, tutaj mamy kilka modelów, zarówno Unitrans, to jest taki taśmociąg, przez który są podawane bezpośrednio urobki z kopalń do naszych pojazdów. Jest to system taki zintegrowany z naszymi pojazdami. Pojazd Unikąt U49001 to jest dosyć ciekawa konstrukcja, bo to jest pojazd, którego my nie mieliśmy w ofercie, drodzy Państwo. W tej chwili ten pojazd jest po przeprowadzonych testach, uzyskał certyfikację w roku 2021. Miesiącu listopadzie. On został zrobiony na życzenie naszych arabskich partnerów. I pojazdy Unitrak U4-131 do przewozów materiałów płynnych, jak również zamkniętych paczek. I pojazd Unitrak U4-171 do przewozu materiałów sypkich, urobków tych takich górniczych. Unitrak to jest pojazd towarowy wyposażony w zawieszenie dwuszynowe lub czteroszynowe, mówimy o tym pojeździe, opracowany na bazie podwieszanego miejskiego unibusu, o tym takim pojeździe, który mówiłem wcześniej, przeznaczony jest do przewozu materiałów płynnych i tych takich zintegrowanych w paczkach, przewozu materiałów takich niebezpiecznych, palnych, nawet do przewozu ropy i materiałów rozszczepialnych. Może się poruszać z prędkością do 150 km na godzinę i jego zdolność przewozowa, drodzy Państwo, to nawet do 100 milionów ton. Oczywiście wszystko mówimy w momencie wybudowanej infrastruktury. To są wszystko pojazdy niezależne, sterowane za pomocą własnego napędu i własnego systemu tej nawigacji. Unikąt, o tym pojeździe już mówiłem, to jest pojazd, w którym naprawdę możemy zawojować to w niedługim czasie nasze rynki w krajach tych arabskich, ponieważ nasze centrum testowe w Szardży w tej chwili jest po tym systemie certyfikacji. Trwają prace teraz nad wybudowaniem nowego odcinka około 2,5 km. Tam będzie on przechodził dodatkowe testy i mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości, czyli myślę tutaj rok, maksymalnie półtora, ten pojazd będzie już implementowany jako pełnowartościowy nasz środek transportu, jednocześnie jako nasz flagowy produkt, bo nim jest bardzo duże zainteresowanie. I Unitrans, to jak mówiłem wcześniej, to jest ten system taśmociągu do materiałów sypkich, przeznaczony do pracy w terenach górniczych, załadunku i rozładunku w terminalach portów morskich. Pozwala on na szybką i niedrogą realizację transportu znacznych ilości materiałów sypkich. Chodzi o to, że możemy bezpośrednio taki taśmociąg wybudować z kopalni, gdzie będzie poprzez swoją tą trakcję doprowadzona na przykład do najbliższego portu i tam bezpośrednio te urobki będą dostarczane do naszych kontrahentów. No i port morski to naprawdę jest, drodzy Państwo, rewelacja. Ja od początku tym programem jestem zafascynowany, ponieważ on pozwala na dostawę ładunków płynnych i sypkich, wielkogabarytowych na odległość od 5 do 10 lub więcej od wybrzeża. Czyli jak mamy taką głębokość powiedzmy do 25 metrów, nie musimy budować tam portów.
I ten system nasz morski jest tak skonstruowany, że możemy go naprawdę w tani i szybki sposób zlokalizować, ale też zrobić dla konkretnego klienta. Jednym z takich projektów jest też możliwość wbudowania takiego połączenia w Boliwii, bo tam jest problem, że mają duże złoże jakichś tam rud, jakiegoś piasku, czy tam powiedzmy jakiegoś metalu. Jest to skonstruowane w dżungli amazońskiej i są takie plany, aby poprowadzić to nad wierzchołkami drzew, bo my te nasze drogi prowadzimy na słupach między tam 50 a 250 metrów, czyli nie ma tej ingerencji tego w tę ochronę naturalną i wtedy bezpośrednio poprowadzimy do wody. Jest to projekt, który uważam będzie zrealizowany w niedalekiej przyszłości. Tu widzicie Państwo też taki system zrobiony dla kontenerów, bo mówimy też o załadunku kontenerowym. No i projekt, który współistnieje z naszym transportem strunowym, czyli budowa miast linearnych. Te miasta linearne to są takie osiedla typu klasterowego i one są harmonijnie wkomponowane w otaczającą przyrodę. Miasta linearne można budować w górach, na terenach pustynnych, zalewowych, w tym miejsc o trudniej rzeźbie terenu, a także na szelfie kontynentalnym. Budowa miast linearnych nie wymaga wycinania lasów, torowania dróg kolejowych, samochodowych oraz naruszania biogeoenergezy na terenie zabudowy w jakikolwiek inny sposób. Najprościej mówiąc, jeżeli mamy wbudowaną taką wyspę, jeżeli tutaj Państwo widzicie na załączonym obrazku, to jest ona tak skonstruowana, że tutaj jest pełna dostawa zarówno energii elektrycznej, transportu. Tutaj się również tworzy produkcję rolną. Także takie miasto, można powiedzieć, państwo, bo nawet tak mogę użyć tego słowa, jest w pełni wystarczalne i integralne z istniejącą już infrastrukturą, jak również z infrastrukturą sąsiednią. Pan Junicki dostał m.in. w roku 1998 i 2002 dwa granty z ONZ-u na właśnie rozszerzenie tego projektu i przedstawienie go dla publiczności światowej. Teraz podstawy technologiczne, czyli na czym ta nasza konstrukcja jest oparta? No przede wszystkim, drodzy Państwo, oparta jest na strunie. Truna to jest w zależności od wykorzystywanej technologii, czyli zapotrzebowania, czy to będzie kratownica półsztywna, czy lekka, czy uginająca się. One wszystkie mają jedną konstrukcję, niezależnie jak i w jakiej konfiguracji będzie to wykorzystane. A więc przede wszystkim jest to zamknięty profil stalowy. W korpusie mamy ponaciągane pręty stalowe, zespawane w jeden monolit. Wypełnione to wszystko jest specjalnym betonem, który ma właściwości pracy od minus 100 stopni do plus 100 stopni Celsjusza. Trwałość takiej konstrukcji jest przewidywana na 100 lat. Natomiast cechą taką charakterystyczną tych strun jest to, że tutaj na połączeniu, powiedzmy, odcinków, które tam się łączymy jeden z drugich, nie ma tych tak zwanych delatacji, jest to jeden monolit. Natomiast możemy to również, drodzy Państwo, i sprzężamy tą całą konstrukcję, wykorzystując nasze stacje dokujące, czyli tak zwane przystanki. Oparty jest również o to, że na tej naszej konstrukcji zamkniętej tutaj z tym betonem jest nałożona główka stalowa. To jest wszędzie wykorzystane. W każdej konfiguracji ona służy do tego, że po niej toczą się stalowe koła naszych pojazdów, ale również jest przewodnikiem do energii elektrycznej, która łączy nasze pojazdy. Tutaj jest pokazana konstrukcja, trzy rodzaje konstrukcji, tak zwana kratownica, widzicie ją Państwo. Możemy ją wykorzystać zarówno do
górnego transportu, jak i dolnego. Przykładowo na górnym będą poruszały się pojazdy towarowe, na dole osobowe. Taką cechą dodatnią jeszcze tej konstrukcji jest również to, że można ją wykorzystać dodatkowo do poprowadzenia tutaj mediów tak zwanych, czyli prądu, wody, gazu, etc. I jest, powoduje to również i wzmacnia to naszą technologię, że ona jest integralna, ale przy okazji może powodować, że ta budowa tych miast, czy tam odcinków dróg między poszczególnymi miastami jest dużo, dużo tańsza. Jest to też będzie w dużym stopniu wykorzystane właśnie przy budowie tych naszych miast linearnych. Konstrukcja półsztywna. Widzicie tutaj Państwo sposób jej wykorzystania. Ona może mieć takie zastosowanie jak most wiszący. Ja miałem okazję jechać zarówno na tej konstrukcji, jak i na tej. I w zasadzie też na tej, bo jednym pojazdem też jechałem na Kratownicę. Czyli teraz jak się tak zastanowiłem, to jechałem na wszystkich tych trzech rodzajach tego transportu, ale to wszystko odbyło się w Marineholcu. Widzicie Państwo budowę, czyli mamy znowu nakładka stalowa, tak, pręty, beton, wszystko zamknięte w tym korpusie stalowym, zarówno w tej konfiguracji, czy w tej, wszędzie mamy to samo. Oczywiście te struny, czy te rozwiązania są kompatybilne z naszymi pojazdami. Jaką my mamy zdolność przewozową? Drodzy Państwo, według takiego amerykańskiego instytutu zalecana odległość między pojazdami powinna być minimum 50 metrów albo 2 sekundy, bo nasze pojazdy mają te właściwości, że jeżeli je pointegrujemy, czy tam posprzężamy je w tych kilka tych modułów, to dla bezpieczeństwa odległość powinna być między 50 metrów a 2 sekundy. To chodzi o to, jakie będzie natężenie ruchu, ale to wszystko będzie wynikało między innymi z tego, jak system będzie przekazywał do centrali, jakie zapotrzebowanie. I w takim układzie, mając na przykład taki typ pojazdu, jak tutaj widzimy, który jest składający się z 7-25 takich miejscowych unibusów, taka moc przewozowa na godzinę jest do około 30 tysięcy pasażerów, oczywiście w obie strony. Budowa naszego układu napędowego, ja powiem tutaj o kilku elementach. System przeciwwykolejeniowy, może od końca zaczniemy. To jest dosyć ciekawa sytuacja, bo ostatnio mieliśmy też takie, ja miałem takie pytania, jak to jest w ogóle możliwe, że to jedzie, że to się nie przewróci, że to nie spadnie, bo to jednak nad gruntem. Drodzy Państwo, to może być w pełni ufać naszej firmie i naszym inżynierom, ponieważ to wszystko jest certyfikowane i opatentowane. Natomiast jest to do tego też specjalny system, który jest zrobiony i na podstawie takiego ISO on jest też sprawdzony i zrobiony. Natomiast ważnym elementem jest również silnik, który jest w kole i to jest zarówno element, który jest napędowy i hamujący. Natomiast taką ciekawostką, ale bardzo ważną informacją dla Państwa, akumulatory, które się ładują w czasie jazdy, bo nasze pojazdy poruszają się za pomocą energii elektrycznej, którą uzyskujemy z odnawialnych źródeł energii przede wszystkim, uzyskali nasi inżynierowie z panem Winickim na początku tego roku cykl rozładowań i wyładowań na poziomie 5000. Najlepsi producenci aut elektrycznych na świecie w tej chwili uzyskali taki wynik na poziomie 1000 rozładowań, więc widzicie, że tutaj jest ogromna praca naszych inżynierów, właściciela, ale pan Junicki, dbając o interesy państwa, zarówno moje, jak i firmy, przekazał taką informację, że on tej technologii do samochodów elektrycznych nie sprzeda. Więc chwała mu za to.
No i system inteligentny sterowania, drodzy Państwo, to jest już poziom takiej techniki, że to możemy ją równać z tą naszą technologią kosmiczną. Jest to bardzo bliskie sercu naszego wynalazcy, ponieważ pan Junicki kończył szkołę budowy rakiet kosmicznych i wykorzystuje w tej chwili, wykorzystywane są te najnowsze systemy, czyli mówimy tutaj o sieciach neuronowych, inteligencję cyfrową, zbiorami danych big data i blockchainem, więc te wszystkie systemy powodują to, że ta nasza technologia zabezpieczenia są po prostu niezawodne. A też uzyskujemy to dzięki temu, że mamy własne działy te projektowe, inżynieryjne, bo mamy tych działów, drodzy Państwo, ponad 80. One się między innymi zajmują tym systemem sterowania, systemem inteligentnym pogodowego systemu sterowania, czy systemem bezpieczeństwa i komunikacji. To wszystko jest zintegrowane. Mamy również swoją, będziemy mieć swoją bazę, która i tą tak zwaną główną sterownią, która będzie tym transportem sterowała na całym świecie. Będzie to wszystko, drodzy Państwo, umiejscowione i będzie się to odbywało na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mówimy tutaj o Szardzie, także nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, że mamy teraz tą sytuację, którą mamy w Europie i gdyby ten, powiedzmy, ten transport nasz wtedy chodził, to byłby to system zakłócony. Nie. To będzie system, który będzie sterowany z rejonu Emiratów Arabskich. Także widzicie, bądźcie spokojni, drodzy Państwo. Pan Junicki czuwa nad nami. I teraz kilka słów że o tym naszym transporcie, że on ma bardzo taki wysoki stopień ochrony środowiska naturalnego, bo jest poprzez to, że jest ten transport wyniesiony na drugi poziom, to nie zakłócamy ruchu wód powierzchniowych, siedlisk naturalnych i szlaków ptactwa i zwierząt. Wiele hektarów ziemi nie jest wycofanych z użytku do takiego przeznaczenia gospodarczego. Hałas, wibracje i te emisje elektromagnetyczne, zanieczyszczenie powietrza oraz hydrosfery, które zwiększają zachorowalność ludzi, są poza nami. My, proszę Państwa, jesteśmy w tym względzie w bardzo wysokim stopniu zaawansowania i ochrony zarówno życia ludzkiego, jak i zwierząt. Nie mamy czegoś takiego jak również wypadki kolejowe czy tam samochodowe, ponieważ jesteśmy na drugim poziomie, to wszystko jest poza nami. Na dzień dzisiejszy UST został oceniony jako najbezpieczniejszy system transportowy, bo system zapobiega przede wszystkim wypadkom transportowym UST. Jest to wszystko opisane w szczegółowej dokumentacji technicznej i projektowej. Konstrukcja nawierzchni szynowo-strunowej opiera się na podstawowych zasadach niezawodności konstrukcji zgodnie z normą ISO 20394. To są ogólne zasady niezawodności konstrukcji itd. Jest odporny na nasz transport, na wysoki wandalizm i ataki terrorystyczne. Usytuowanie konstrukcji nad gruntem zwiększa bezpieczeństwo ruchu około 100 razy. Umieszczenie technologii transportu i infrastruktury nad ziemią bez skrzyżowań eliminuje możliwość wypadków z pojazdami naziemnymi, pieszymi, zwierzętami domowymi, dzikimi. Minimalna odległość między dnem pojazdu a podłożem wynosi 4,5 metra. System zapobiegający wykolejeniu zwiększa bezpieczeństwo ruchu o kolejne 10 razy. Więc te wszystkie aspekty, które spowodowały to, że ten transport bawi się na drugi poziom, spowodowało, że tych zagrożeń, które są związane z transportem na poziomie zerowym, czyli na drogach, gruntach, mamy po prostu uniknięte.
I teraz taka ocena Rosyjskiej Akademii Nauk stwierdza, że innowacyjna technologia transportowa UST jest bardziej ekonomiczna, zrównoważona i bezpieczna w porównaniu ze wszystkimi znanymi i obiecującymi systemami transportowymi. Czyli mamy naprawdę bardzo dobrą rekomendację. Oczywiście to dotyczy transportu kolejowego, kolei jednoszynowej, drogowego, kolei magnetycznej, zarówno mamy tutaj, i do tego dochodzi jeszcze transport morski, drodzy Państwo, i lotniczy. Kilka takich danych statystycznych. Koszty eksploatacji, widzimy tutaj nasz transport w stosunku do istniejącej konkurencji, opisany literą U. Wszędzie jesteśmy na pierwszym miejscu. Będę zaraz to wyjaśniał. Koszty eksploatacji to chodzi zarówno o koszty budowy, jak i koszty zwrotu inwestycji. I w porównaniu na przykład, no skrajnie do metra, bo metro w tym momencie jest, jeżeli mówimy o koszty eksploatacji budowy, najdroższe. Nasze drogi w zależności od wybudowanej infrastruktury i przyjętego systemu, czy to będzie kratownica, tam pusztywny, czy ten lekki, kształtują się od 4 do 15 milionów dolarów. Te koszty nieznacznie wzrosły, no ale też ta pandemia i ta inflacja, która jest w tej chwili na całym świecie, spowodowały to, że koszty budowy wzrosły tam o kilkanaście procent. Natomiast i tak porównując to do metra, to on już można przyjąć na poziomie dzisiaj 1 kilometra wybudowanego, to może się kształtować nawet 170 milionów dolarów. Ale inwestorów interesuje jeszcze koszt zwrotu inwestycji, więc u nas przy wybudowanej infrastrukturze może to być zaledwie 7 lat. To jest bardzo dobra stopa zwrotu, natomiast metra nawet do 40. Zanieczyszczenie środowiska. Tutaj również jesteśmy liderem, ponieważ do napędu naszych pojazdów używamy energii głównie elektrycznej i to z tej energii takiej odnawialnych, tych źródeł energii, tak zwane OZE. Czyli myślę tutaj o energii wiatru, wody, słońca, spalania śmieci. Natomiast nie wykorzystujemy też dużo gruntów, bo my nie potrzebujemy tam, proszę Państwa, tysiące kilometrów kwadratowych. Nam potrzebny jest niewielki grunt, żeby tylko postawić słup. My również nie ingerujemy, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, w te zanieczyszczenia środowiska, typu tam hałas magnetyczny, nie ingerujemy w życie zwierząt i tak dalej. Natomiast to, co mamy przy tradycyjnym transporcie, no to wiecie, jak to sami wygląda. Jeżeli chodzi o wypadkowość, jesteśmy tutaj porównywalni do metra, bo tu też trzeba mówić otwartym językiem. Pan Junicki stwierdził, że metro ma podziemia, my mamy nad ziemią, więc ta porównywalność tej wypadkowości jest u nas na podobnym poziomie. Natomiast jeżeli już przemówimy i mówimy tutaj o transporcie tam powiedzmy drogowym, morskim, czy tam nawet lotniczym, to nasze bezpieczeństwo jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Kilka słów o naszych ośrodkach testowych. Nie mamy nowych zdjęć jeszcze z Marina Chorki, bo zostały wybudowane jeszcze dwie dodatkowe trasy do testowania naszej technologii. W tej chwili na tym zdjęciu macie Państwo 5, mamy już ich 7. 2 do transportu towarowego i 5 do transportu osobowego, pasażerskiego. Teren mniej więcej jest zagospodarowany, tak jak Państwo widzą. Do tego jeszcze tutaj doszły te tereny z tymi jeziorami. Tam jest właśnie wybudowana nowa linia, która będzie taką linią pokazową, gdzie będzie można sobie spokojnie przejechać tu w te rejony i oglądać naturalną przyrodę. I to już jest, drodzy Państwo, w testach i będzie oferowane niebawem do naszych klientów. Natomiast cały teren jest zagospodarowany, teren jest po dużych pracach takich rekultywacyjnych, bo wcześniej w roku 2015, gdy nam przekazał ten teren obecny i ówczesny i obecny prezydent Białorusi, pan Aleksander Łukaszenka, tam był kiedyś poligon takich transportów opancerzonych, czołgów, to jest ponad 50 hektarów tego terenu.
W tej chwili widzicie, to jest teren bardzo dobrze zagospodarowany z tą naszą filozofią właśnie, że transport cunowy ma być na górze, a na dole ma być zielono, mamy uprawiać pola. To ma służyć ludziom, a nie być zabetonowane czy tam z nasypami kolejowymi i podobnymi rzeczami. I to zdjęcie pokazuje właśnie filozofię firmy, drodzy Państwo. Tutaj transport towarowy. Na poziomie gruntu mamy drzewa, krzewy, zboża, natomiast nasz transport ma być na drugim poziomie, wyniesiony, lekki, tani w eksploatacji, tani w utrzymaniu, nie zakłócający właśnie środowiska, albo żeby ta ingerencja była jak najmniejsza. Natomiast jest pokazane, jak można wykorzystać między innymi te tak zwane przystanki albo stacje dokujące, gdzie tutaj na poziomie parteru i pierwszego piętra widzimy nasze pojazdy pasażerskie Unibuzu 4210 i ten Unibuzu 4365, ten uniflaż. I one sobie tutaj podjeżdżają do załadunku i wyładunku pasażerów. Natomiast na dolnych pokładach, czyli tutaj mamy akurat w Malinachorce Muzeum Pracy Pana Wińskiego, czyli Muzeum tego naszego transportu stanowego. A w takiej normalnie komercyjnej oprawie można tam zrobić jakieś sklepy, usługi i tym podobne. No i nasza przyszłość, tu gdzie są w tej chwili zaangażowane najbardziej nasze moce, czyli mamy Centrum Innowacyjne w Szardży, to jest taki obiekt we współpracy z uniwersytetami amerykańskimi. Tutaj właśnie w tych rejonach świata ma powstać taka nowa Dolina Krzemowa, gdzie będą pokazywane, testowane najnowsze technologie z transportu, chemii, żywności, elektroniki. Tutaj też powstaną takie miasteczka uniwersyteckie, tutaj też powstanie nasz taki ośrodek do kształcenia przyszłych inżynierów, którzy się będą zajmowali tą naszą obsługą sterowania tego naszego transportu na całym świecie. Jest tu również pokazana Eco House, ten nasz dom, tak zwany dom, który ma być zintegrowany w tych miastach linearnych. W tej chwili tam się mieszczą nasze biurowce, takie pomieszczenia, gdzie prowadzone są prezentacje, przyjmowane są delegacje z całego świata. Jak również interesujące jest to, że jest to jeden z nielicznych obiektów na tych terenach, drodzy Państwo, w tej części geograficznej, że jest wybudowany z drewna, bo ze względu na te wysokie temperatury w tej technologii się nie buduje. Trwało kilka miesięcy, abyśmy uzyskali zgodę, aby wybudować w technologii drewnianej. Mamy tę zgodę, ten budynek stoi, ja widziałem go jeszcze w fazie budowy, natomiast w tej chwili to jest w pełni oddany obiekt, który właśnie między innymi poprzez wykorzystanie zarówno wód opadowych, jak i tej roślinności, która jest tutaj pokazana, jego mikroklimat jest taki, że on po prostu utrzymuje takie temperatury w tych powiedzmy w tej strefie klimatycznej, tak jakbyśmy uzyskiwali tutaj za pomocą klimatyzacji. To wszystko jest integralnym elementem naszego transportu, bo mówiłem, że my tych biur mamy 80, jedne się zajmują transportem, inne zajmują się znowu budową miast linearnych, inne jeszcze tworzeniem i produkcją humusu, bo też taki mamy dział. Swego czasu w roku 2019 była taka akcja, że zwoziliśmy ziemię z wielu zakątków świata na takie wydarzenie, jakim jest Ekofestiwal. Było to potrzebne po to, żeby po prostu przebadać tę ziemię, drodzy Państwo, i stworzyć nasz produkt, który będzie służył później do wzmacniania gruntów tej ziemi, takich tych czarnoziemów, albo ziemi takiej, która jest uprawna, jak również ma służyć do zazielenienia pustyni, drodzy Państwo, bo to między innymi przekonało naszych inwestorów, że tam jesteśmy. No i tak reasumując, ten nasz transport innowacyjny, jedyny w swoim rodzaju. Nie ma takiego nadziemny, wysokość od 5 do 150 metrów nad gruntem. Dla nas nie ma problemu, żeby pokonać wszelkie tam te problemy topograficzne. Wysoka prędkość, pojazdy towarowe do 120 km, pojazdy osobowe nawet do 600, bezpieczne na drugim poziomie.
ekonomiczne, tanie w budowie, tanie w eksploatacji, łatwo integralne zarówno do nowych budynków, jak i do nowo powstałych, czyli do implementacji. I przyjazne środowisku. Nie potrzebujemy dużo zasobów ziemi. Poruszamy się za pomocą energii elektrycznej wytworzonej poprzez, proszę Państwa, spalanie śmieci, no po prostu tę energię, tak zwaną OZE, czyli tych źródeł odnawialnych. I tyle reasumując o naszej technologii transportu sojuszniczego U-Sky Transport, Junicki Transport Trunow. Drodzy Państwo, my jako firma Skyward Community zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy na rozwój technologii transportu trunowego. Do naszej firmy oczywiście można przystąpić bezpłatnie, tu nie ma takiej potrzeby. Natomiast jeżeli Państwo chcecie zostać takimi pełnoprawnymi naszymi partnerami i wspomóc tą technologię, bo poprzez zakup własny albo pracę marketingową powodujemy to, że te środki spływają. Robimy to wszystko w tak zwanym projekcie społecznościowym, czyli crowdfundingu. To jest społecznościowe finansowanie. Jak my dzisiaj wyglądamy? Cała technologia, zamysł, pomysł powstał w roku 1978, już mamy blisko ponad 40 lat. Natomiast w tej formie, w której my w tej chwili tutaj wspomagamy transport trunowy, to jest rok 2015. Mamy rok 2022, czyli mamy tak zwaną implementację, czyli już wychodzimy z naszą technologią na rynki zewnętrzne. Mamy podpisane już 4 projekty, które są projektami komercyjnymi. Tych projektów jest dużo więcej, natomiast w momencie, kiedy inwestor sobie zażyczy i pan Junicki stwierdzi, że może to ogłosić, to przekaże taką informację, że mamy już ich dużo, dużo więcej. My mamy informację, że tych projektów jest naprawdę już sporo, ale opieramy się na faktach, nie tworzymy tutaj bajek, jakichś tam złudnych nadziei. Pan Junicki mówi, że budowa się zaczyna w momencie finansowania. Więc jeżeli mamy pełne finansowanie, to już jest budowa komercyjna. Nasz etap 15 tego naszego programu polega na tym, że etap 15 to jest zakończenie wszelkich prac, niezbędne certyfikaty, patenty, drodzy Państwo, wybudowana przynajmniej jedna trasa komercyjna i wzięta dywidenda i wtedy wychodzimy z naszą technologią na świat i sprzedajemy ją do zewnętrznych partnerów. My jesteśmy w etapie 14, drugim podetapie. Będzie jeszcze etap 14, trzeci podetap i wejdziemy w etap 15, ale etap 15, drodzy Państwo, może nastąpić jeszcze w tym roku, a może nastąpić jeszcze za rok. Tego nie wiemy, bo są ustalone wszelkie normy takie, jeżeli chodzi nie tylko o technologię, ale o finansowanie. Jeżeli to wszystko będzie spięte, to wtedy będziemy mieć zakończenie naszej technologii. Natomiast informacja dla naszych obecnych i przyszłych partnerów jest taka, że mając możliwość zainwestowania w technologię za odpowiedni portfel własny, tak, czyli własne środki, mogą się w przyszłości spodziewać bardzo dużego stopy zwrotu, ponieważ na dzień dzisiejszy my mamy tak zwane dyskonto. Dyskonto to jest ilość położonych tych centów na dolara. I zobaczcie Państwo, tu mamy kilka takich rodzajów pakietów, zarówno na raty, jak i za gotówkę. O tym więcej mówi Mariusz Buczmański, ja to tylko w telegraficznym skrócie przelatę. Najważniejsze to jest to, że jeżeli mamy tutaj na przykład dyskonto na poziomie 30 i mamy za 1000 dolarów 30 tysięcy udziałów, to drodzy Państwo, mamy to zapisane w memorandum, że w momencie, gdy wyjdziemy na rynki zewnętrzne, to ten nasz udział nie będzie mniej warty jak 1 dolar. Czyli zobaczcie, za taki pakiet około 3000 dolarów, tych udziałów może mieć około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy wrócić. Więc to są naprawdę poważne pieniądze. Jeżeli macie możliwości inwestowania, to inwestujcie nadal, bo inflacja rośnie, euro jest drogie, dolar jest drogi. Natomiast my będziemy mieć te nasze zabezpieczone środki zarówno w technologii, jak i w naszych udziałach.
Nasze udziały są również, drodzy Państwo, dla partnerów, którzy mogą kupować zarówno na raty, jak i za gotówkę. Mamy takich partnerów, którzy mają możliwość inwestowania dużych pieniędzy. Mamy taką ofertę dla partnerów za 150 tysięcy dolarów za gotówkę. Zobaczcie Państwo, to jest aż 8 milionów 100 tysięcy udziałów. I ja życzę, żebyście sami takie zakupy robili, albo żebyście takich partnerów pozyskali, bo jak się pozyska takiego partnera, to firma wynagradza nas prowizją w wysokości 15%. Mamy również ofertę dla partnerów, którzy mogą sobie kupić większe pakiety, troszeczkę z mniejszym wkładem, ale też duże, od 5 tysięcy do 50 tysięcy dolarów, ale tu już mogą sobie inwestować na raty w 5 równych ratach. Tu nie ma jakiegoś tam oprocentowania. Ja miałem w swojej karierze takich partnerów, co wpłacili po 5 tysięcy, to kilku, spokojnie spłacili, mają swój określony portfel. Natomiast najbardziej takie popularne pakiety to są, drodzy Państwo, od pakietu Start, to jest za 250 dolarów, tych pakietów jest 2500, nie wróć, 5000, dobrze. Natomiast co mogę powiedzieć? Te pakiety są również z możliwością zakupu na raty. I drodzy Państwo, możecie mieć takich pakietów niezliczoną ilość, bylebyście się tylko zmieścili w odpowiednim czasie i racie, i oczywiście tym naszym oknie transferowym, o którym mówię, czyli tym odpowiednim etapie i podetapie. Nasze udziały są również dziedziczne, także jedni kupują sobie to, żeby podwyższyć swój kapitał za jakiś tam czas, inni, żeby to przekazać, jeszcze inni na jesień życia, także tych form inwestowania i wykorzystania tych naszych udziałów jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast dla partnerów naszych, którzy na przykład się zarejestrują do firmy i nie mają środków na inwestycje, mamy bardzo dobrą propozycję, a tu się nawet rymnęło, że mogą poprzez swoją pracę marketingową, czyli pozyskanie partnerów do naszego projektu i z ich inwestycji otrzymują 15%, to wchodzi na tak zwane konto bonusowe. Tu jest nawet nieco wyższe trochę dyskonto i oczywiście po tej pracy wykonanej na tym koncie mogą sobie te pieniądze albo wykorzystać dla własnego użytku, ewentualnie zakupić sobie pakiet i zostają naszymi pełnymi partnerami. W marketingu ma się czas i pieniądze, albo się ma czas i wszystkie te formy można wykorzystać i zostać naszym partnerem. Konto dla partnerów, którzy nie chcą kupować na raty, mogą sobie tu kupić pakiet nawet od 50 dolarów do, proszę Państwa, do 150 tysięcy dolarów. To konto też jest ważne, bo w momencie, kiedy by nam się powinęła noga, mamy jakiś tam pakiet ratalny, nie jesteśmy go w stanie spłacać, to te środki nie giną, wchodzą na to konto akcyjne i możemy wtedy z tych środków, które do tej pory zgromadziliśmy, zakupić sobie pakiet na taki, jaki będziemy mieli tam możliwość tych naszych środków wykorzystania. A jest to też ważna informacja dla Państwa, że pamiętajcie, my w tym pierwszym programie, jak będziemy uczestniczyć, to będziemy później mogli uczestniczyć we wszystkich projektach komercyjnych, które będą realizowane po tym naszym głównym projekcie. A będzie to przede wszystkim skierowane do dużych partnerów, do koncernów, do banków, ale my mamy zabezpieczone 20%. W każdym sprzedanym projekcie, drodzy Państwo, po to, aby właśnie płacić dywidendę, żeby był rozwój firmy. I teraz sobie wyobraźcie, że będziecie mieli zakupienia takiego projektu, na przykład budowy jakiejś tam linii, powiedzmy tam Moskwa-Paryż, w tej samej cenie, co powiedzmy jakiś tam duży koncern finansowy, czy jakiś tam fundusz. No to sobie zobaczcie, jaka to będzie stopa zwrotu, jak to będzie szybciutko sprzedane. I w takich projektach możecie uczestniczyć, będziecie mieli możliwość uczestniczyć na całym świecie. Tyle w temacie inwestowania. Jeżeli macie Państwo pytania, podałem swój numer telefonu, jak również Mariusz Doszmański, który prowadzi
to webinary, te szkolenia z duplikacją nam też dosyć mocno mówi, mówi o wszystkich promocjach. Jak się coś tam pojawi, to my tam Państwu mówimy, bo bywa tak, że te dyskonta nieraz są bardzo w dobrej tej konfiguracji, że możecie no jeszcze złapać kilka takich fajnych okazji do zakończenia. Natomiast przekazuję wiadomości z tego tygodnia, trochę z końcówki, bo w ubiegłym tygodniu też miałem spotkanie. No i tutaj macie na zdjęciu nasz budynek flagowy, drodzy Państwo, to jest nasz biurowiec w tym Mińsku. Tu jest właśnie te 80 biur projektowych, pracuje 600 naszych inżynierów, pracowników. No i nasza spółka jak co roku poddaje się audytowi. No i co tam wynikło z tego audytu, że specjaliści z BDO spółki z o.o. przeprowadzili audyt finansowy spółki, która opracowała transport sunowy. Audyt potwierdził, że przedłożone dokumenty dokładnie odzwierciedlają sytuację finansową organizacji za rok 2021 zgodnie z międzynarodowymi standardami. Drodzy Państwo, my się temu audytowi poddajemy co roku. Jest to bardzo ważne, bo to świadczy o tym, że nasza firma jest wiarygodna. A poza tym my, prowadząc te audyty, wychodzimy do naszych kontrahentów przyszłych na cały świat jako partner, który jest godny zaufania i tak dalej. To oczywiście było wszystko zgodnie z normami i regulacjami Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi. I taki audyt za 2021 rok mamy, proszę Państwa, zrobiony. Jeżeli chcecie do niego wejść, zapraszam do swoich biur osobistych i tam w jednej zakładce możecie zobaczyć wszystkie dokumenty zarówno w języku rosyjskim, jak i w języku angielskim. No i nasze Centrum Innowacyjne w Szardży, drodzy Państwo, pracuje pełną parą, bo oprócz tego, że są tam budowy tych naszych kolejnych linii, to również te nasze obiekty odwiedzają delegacje z całego świata. To Expo, które się zakończyło w marcu, jest między innymi, wtedy odwiedziło nas bardzo dużo takich szacownych delegacji, zarówno na szczeblu państwowym, lokalnym, książąt, rodów królewskich, a także nawet kosmonautów. Ale w międzyczasie się Euro zakończyło, a do naszego centrum przybywają przynajmniej tam, powiedzmy, raz czy dwa razy w tygodniu nowe delegacje. I teraz nasze centrum odwiedziła utalentowana młodzież z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która zapoznała się z naszym transportem sunowym. Widzicie tu Państwo część tych delegatów. I to jest taka, taka grupa, która odwiedziła nasze centrum testowe w Szardży. I oni, ta młodzież, którą tu Państwo widzicie, tych ludzi, oni są podopiecznymi takiej organizacji funduszu Rubu Quran, który zajmuje się rozwojem uzdolnionej młodzieży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ta delegacja liczyła sobie ponad 30 osobników, zarówno płci męskiej, jak i żeńskiej. Proszę bardzo. Widzicie tutaj na tym pierwszym zdjęciu, tutaj jest całość tej delegacji. Wszystko to odbywało się właśnie w tym naszym domu linearnym, tym wybudowanym w tym naszym biurowcu, bo tam są właśnie przyjmowane w tej chwili wycieczki delegacji z całego świata. Zwiedzili oczywiście centrum, tutaj zwiedzili między innymi budowę tych miast linearnych na tym zdjęciu tutaj poniżej. Tu jest młodzież oprowadzana po tym naszym tym takim patio, bo ten nasz budynek w środku ma taki duży plac właśnie zieleni. No i dalej, bardzo wielkim zainteresowaniem cieszyła się oczywiście pokaz tego naszego pojazdu, tego Uniflash, tego, który potrafi tam z prędkością 600 km jechać. To jest ten pojazd, którym ja też miałem okazję widzieć i być w roku 2019. Natomiast zarówno najciekawszym takim dla nich przeżyciem było to, że mieli możliwość przejechania się, drodzy Państwo, naszym pojazdem.
I widzimy tutaj zarówno mężczyzn, jak i kobiety, które jeździły tym naszym pojazdem. No i oczywiście obejrzeli ich ten centrum sterowania. No i na koniec wrażenia, jakie odnieśli, to oczywiście byli wszyscy naprawdę zachwyceni. Podobała im się tam jazda tym certyfikowanym tropikalnym unikarem. Goście docenili niezawodność i bezpieczeństwo w technologii w praktyce. I są pewni, że nasi właściciele naszej firmy, nasi pracownicy, że tak młodzi i utalentowani ludzie zainspirują ich do dalszej pracy własnej, a także możliwości w przyszłości w swoich projektach wykorzystania naszej technologii strunowej. Więc gratuluję bardzo z całego serca. Cieszę się, że nie tylko delegacje rządowe, ale młodzież, która jest naszą przyszłością, drodzy Państwo, będzie uczestniczyć i uczestniczy w takich pokazach. I co my mamy jeszcze na koniec? Aha, Amerykański Instytut potwierdził profesjonalizm, uwaga, top menadżera projektu. Członek zarządu spółki zajmującej się transportem strunowym, Maksim Gusiew, otrzymał certyfikat T-Portfolio Management Professional PMFP. Dokument został wydany przez Amerykański Instytut zajmujący się zarządzaniem projektów. Certyfikat potwierdza, że Maksim Gusiew potrafi profesjonalnie zarządzać projektami i portfelami klasy międzynarodowej. Aby uzyskać taki dokument, trzeba przejść dokładną selekcję i zdać egzamin. Przez cały okres pracy Instytutu udało się to zrobić tylko 1300 osobom. Ponadto okazało się, że Maksim Gusiew jest najmłodszy z tych kandydatów. Aby uzyskać taki certyfikat, Maksim przepracował 8 lat praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami, z czego 4 lata w zarządzaniu portfelem i zaczął zarządzać projektami zaraz po studiach, więc to jest już minęło blisko 10 lat. Doświadczenia w zarządzaniu projektami, portfelami jako członek zespołu, kierownik projektu i dyrektor projektu. Wiedza i doświadczenie Maksima Gusiewa pomoże projektowi transportu strunowego skutecznie poradzić sobie z sytuacjami niestandardowymi i kryzysowymi, a certyfikat zwiększy zaufanie naszych potencjalnych klientów. Gratulujemy bardzo panu Maksimowi. Tyle na dzień dzisiejszy z wiadomości. Jeżeli Państwo macie pytanie do mnie, proszę pisać na czacie, dzwonić. Ja jestem jeszcze chwilkę do Waszej dyspozycji. Jeżeli nie ma pytań, to nie mamy jeszcze kalendarza, ale zobaczę sobie tutaj, jak wygląda sierpień. Więc najprawdopodobniej wystartujemy 5 sierpnia. Ja wystartuję 5, 12 i 19. A Mariusz Duczmański 2, 9 i 16. No tak z dużą dozą prawdopodobieństwa Państwu mówił. W tej chwili nasze webinary na miesiąc lipiec się zakończyły. Jeżeli macie pytania, proszę o pytania. Jeżeli nie ma, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktów mailowych, telefonicznych. Jestem do Państwa dyspozycji. Nie ma. Dziękuję. Życzę spokojnych, kolorowych snów. Do usłyszenia w miesiącu sierpniu.